Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnej piątkowej audycji o 20. Dzisiaj temat tych wszystkich absurdów, tego poniżania dziecka Bożego, każdego z nas w modlitwach Kościoła katolickiego, które codziennie odmawialiśmy jako dzieci, a które to modlitwy wielu z nas nadal ciągle odmawia, nie zdając sobie sprawy w tkwiących w tych modlitwach absurdach narzuconych przez zwierzchników wiary. Ale zanim przejdziemy do tematu, kilka spraw organizacyjnych. Miło mi zakomunikować, że w czwartek, przyszły czwartek, to jest 7 maja, spotkanie w Kielcach. Ktokolwiek by chciał, ktokolwiek chciałby się spotkać, zapraszam. Hotel Kongresowy, Aleja Solidarności 34, skrzyżowanie ze Świętokrzyską. Kto jest z Kielc lub okolicy, to wie, gdzie to jest, a kto nie wie, to i tak pewnie nie przyjedzie. Godzina 19, czwartek, 7 maja. Jest też możliwość indywidualnych spotkań w piątek rano od 9 do jakiejś 12. I w piątek, 8 marca, Dzień Kobiet. Gdzieś w obrębie Plantów o godzinie 18. Spotkanie, jest tam parę osób, wiem, które chciałoby się ze mną spotkać. Także gdzieś tam w jakiejś spokojnej, cichej kawiarni o godzinie 18 w Krakowie, piątek, 8 marca, Dzień Kobiet, a więc możliwość prezentowania komuś Ery Kobiet, bestselleru, ewentualnie też i innych książek. Też możliwość indywidualnego spotkania w sobotę rano 9 marca od godziny też 9 do jakiejś 12. Możliwość oczywiście kupienia książek, kto nie chce zamawiać i nie płacić za przesyłkę. Zapraszam, Kielce i Kraków. I będą informacje jeszcze też oczywiście na Facebooku. Ale teraz przechodzimy do tematu audycji. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Tu sobie podkreślam na czerwono. Postaram się to wyświetlić. Panie, nie jestem godzien. Już nie neguję tego panie, bo dlaczego nie pani? Bóg jest, to są nasi rodzice duchowi, matka i ojciec. A panie, dlatego, że tak sobie to męski Kościół katolicki wymyślił. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Po pierwsze, nasi rodzice duchowi nie muszą nigdzie przychodzić, bo są z nami zawsze i wszędzie. Są w naszych sercach. Tylko, że my nie zdajemy sobie z tego sprawy, nie otwieramy swoich serc na Boga. A wręcz poprzez te fałszywe wszystkie pouczenia Kościoła katolickiego odtrącamy Boga, nie chcąc takiego Boga znać, który według Kościoła katolickiego wszystko, co się dzieje, to się dzieje z woli Boga, więc te okropieństwa też i mnóstwo ludzi myślących po prostu odcina się od takiego Boga, staje się ateistami lub idzie w jakieś religię New Age czy coś takiego. Panie, nie jestem godzien. Jak to? Dziecko Boże? Z taką miłością stworzony ten świat dla nas przez Boga, Stwórcę naszych rodziców duchowych i my nie mielibyśmy być godni, żeby Bóg przychodził do nas? Co to w ogóle jest za absurd i poniżenie człowieka? Bóg jest dla każdego dziecka Bożego. Co wielu ludzi, ja się opieram oczywiście tylko na tym, co zostało podyktowane w dyktowaniach i częściowo już wydane w tych pięciu dotychczasowych tomach, które zawsze pokazuję już standardowo w każdej audycji. Każde dziecko Boże ogląda Boga, jest przy Bogu, bo to jest dziecko Boże. Nawet co wiele duchów, ludzi w duchu zdziwiło, że nawet mordercy, podłe różne typy, nawet tacy jak Hitler,
duch Hitlera są przy Bogu, tak samo jak ludzie dobrzy, bo to też jest dziecko Boże, z tymże, które strasznie pobłądziło, z które się no, odrzuciło całkowicie Boga, a przyjęło do swojego serca szatana i esencję zła. A więc to jest ten absurd. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Jakie to jest straszne i poniżające. Bóg, Stwórca, nasi rodzice duchowi, że powtórzę jeszcze raz, jest w sercu każdego z nas. Kiedy tylko chcemy, ale nie naprasza się, nie puka do naszego serca. Nie dudni, tak jak sąsiedzi potrafią zapukać. Nie, to zaledwie może być takie muśnięcie. Delikatne jak piórko, ale jeżeli tylko wyciszymy się, wyciszymy swoje myśli, swój non-stop dialog wewnętrzny, to na pewno każdy z nas odkryje Boga w swoim sercu i nie będzie to Bóg taki, o jakim uczy nas religia katolicka i zwierzchnicy Kościoła, którzy strasznie niestety pobłądzili. Teraz mamy modlitwę, prawda? Ojcze nasz, modlitwa pańska po łacinie Pater Noster, Oratio Dominica. Przeczytam, a później ją rozbijemy na czynniki pierwsze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Pełno tutaj jest w tej modlitwie, którą każdy zna, absurdów. Po pierwsze, Ojcze nasz, ale tutaj nie możemy winić zwierzchników Kościoła, bo rzeczywiście Jezus mówił o Ojcu w niebie. To jest prawda. Inaczej nikt by nie zrozumiał, że ja, Jezus, jestem Bogiem. Także tutaj możemy to odpuścić. Któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, oczywiście. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. A nie, woli Boga nie ma na ziemi. W takim sensie, jaki jest tutaj w tej modlitwie. To, co się wszystko dzieje, jest konsekwencją naszej wolnej woli. Bóg, Stwórca, dał nam przede wszystkim wolną wolę, możliwość decydowania i wybierania, urabiania rzeczywistości dłońmi, rękoma każdego z nas. Poprzez oczywiście zaczyna się wszystko od myśli i przechodzi do czynów. Ale to my i tylko my ponosimy konsekwencje swoich czynów. Tutaj nie ma woli Boga. Jakże to? Ktoś krzywdzi i taka miałaby być wola Boga, ktoś się rodzi, dziecko się rodzi ku rozpaczy i cierpieniu całej rodziny, a przede wszystkim matki. I to miałaby być wola Boga, że się dziecko niepełnosprawne, kalekie rodzi? Co za absurdy. Także tutaj jest tylko i wyłącznie nasza wola, ale oparta na bezwzględnym prawie przyczyny i skutku. Na słowach Jezusa, rzeczywiście wypowiedzianych, co posiejesz, to zbierzesz. Tutaj jest to no, bezwzględne prawo, które jest no, okrutne dla złych ludzi, ale cudowne dla ludzi dobrych, czyniących dobro. Akcja i reakcja, skutek i przyczyna. I tak jest zbudowana nasza rzeczywistość. Oczywiście to się wszystko opiera na reinkarnacji, czyli wielonarodzeniu. Dalej jedziemy. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ok. To jest nawet ciekawe. Ale tutaj chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, czyli daj nam Boże, Stwórco tego wszystkiego, co nam dzisiaj potrzeba. I jest tutaj słowo daj i bardzo słusznie, bo my jako dzieci Boże, jeżeli przyjmamy postawę dziecka Bożego, to zwrócimy się do Boga jak mamusiu daj, tatusiu daj, jak dziecko zwraca się do swoich rodziców fizycznych. Tak my możemy zwracać się jako dzieci Boże do swoich rodziców duchowych. Mamusiu daj, tatusiu daj, Boże, Boże daj. Także tutaj jest ukryta rzeczywiście wielka siła. Ktokolwiek
przyjmie w sercu taką postawę i rzeczywiście stanie się tym dzieckiem Bożym, dzieciątkiem, to otrzyma to, co mu w danym dniu tu i teraz jest potrzebne, nie wybiegając w przyszłość. I tu rzeczywiście jest wielka potęga. Ale wracamy do absurdów. I odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. Nikt nam nie odpuści. Bóg nam nie odpuści naszych win. Jest to właśnie nieubłagane i nieuniknione prawo konsekwencji. Akcja i reakcja, przyczyna i skutek. W związku z tym my możemy odpuszczać naszym winowajcom, wybaczać, to jest jakże słuszne, oczyszcza nas, ale czy my wybaczymy, czy nie, to ten, kto nas skrzywdził, czy skrzywdziła, i tak odcierpi swoje. To nie ma wielkiego znaczenia, czy my wybaczymy, czy nie. Może się to wydawać wielu dziwne, ale tak właśnie funkcjonuje ta nasza rzeczywistość. Także odpuść nam nasze winy, to niestety zostało wpisane, bo to tak no ładnie brzmi, pomodlimy się do tego Boga, prawda? My tutaj w Watykanie mówimy, że jak się pomodlicie do Boga, to On wam odpuści winy, prawda? Także dalej sobie możecie tam troszeczkę krzywdzić i tak dalej, zabijać jakieś wojny, coś takiego, a Bóg to odpuści. Nie ma nic takiego. Skąd by się urodziło tyle nieszczęśliwych ludzi, kalekich? I nie wódź nas na pokuszenie. Bóg miałby wodzić kogokolwiek na pokuszenie? Przecież to jest absurd kompletny. Na pokuszenie to my się sami wodzimy swoimi pragnieniami. Egoizm to jest, my się wodzimy, prawda, na kusimy się swoim egoizmem, chęcią zysku, chęcią zaistnienia za wszelką cenę, bycia sławnym, tak jak Hitler. Jego nie interesowało, że giną ludzie. On chciał być znany na całym świecie i sławny na całym świecie. Taka była ta intencja. Także i nie wódź nas na pokuszenie. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery straszne absurdy w tej modlitwie Ojcze Nasz, modlitwie pańskiej. A więc Ojcze Nasz, bądź wola Twoja na ziemi, odpuść nam nasze winy i nie wódź nas na pokuszenie. Następna modlitwa. Wierzę w Boga, skład apostolski, credo in Deum, symbolum apostolorum. Pewnie źle to wymawiam po łacinie, ale tak to jest napisane. A więc znowu szybciutko modlitwa. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Amen. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych, obcowanie, grzechów odpuszczanie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. A tak, to amen powinno być tutaj, bo to jest druga część tej modlitwy. Wierzę w Boga. No to jedziemy. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Tutaj, tak jak już w tej poprzedniej modlitwie Ojcze Nasz, nie możemy winić zwierzchników, tak Jezus Bóg pouczał rzeczywiście swoich apostołów o Ojcu w niebie. I dalej. Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Tak, narodził się Jezus z Maryi Panny, ale wolą Boga było urodzić się z normalnych rodziców. Ojcem fizycznym Jezusa był święty Józef. Tak jak matką Święta Maryja, ale nie Panna, związana w związku z świętym Józefem. Także wolą Boga było urodzić się, powtarzam raz jeszcze, z normalnych fizycznych rodziców, tak jak się rodzi każde dziecko Boże. Nie było tutaj żadnego zapłodnienia przez Ducha Świętego, ani takie wszystkie historie, to nie wiem, kiedy to dokładnie zostało wymyślone.
umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan i tak dalej, ale dlaczego się tutaj Piłata na pierwszy plan wysuwa? Przecież to zwierzchnicy Judei, władze Judei przede wszystkim bały się Jezusa, że zagarnie, zabierze im władzę. Dlatego to generalnie władze Judei podpuszczały lud i to władze Judei ukrzyżowały Jezusa, a nie Rzymianie. Rzymianie nie mieli z tym nic wspólnego. Poza tym jakiś tam kaznodzieja, Jezus gdzieś na dalekich obrzeżach imperium, co ich to obchodziło. Nic w tamtym czasie. Stąpił do piekieł. Dlaczego miałby zstępować do piekieł? Co to za dziwne powiedzenie? Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca, Boga Ojca Wszechmogącego. Dobrze. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Bóg nikogo nigdy nie przyjdzie sądzić. Każdy z nas jest swoim własnym sędzią, swoim własnym katem i swoim własnym noblistą. Każdy sobie sam z nas przyznaje nagrody i wyznacza kary poprzez swoje czyny. Dzisiaj, jak pokierujecie swoim wieczorem, co zrobicie z weekendem, jutro sobota, pojutrze niedziela. Stąd się biorą konsekwencje naszych czynów. Także Bóg nie przyjdzie sądzić ani żywych, ani umarłych. To jest kompletny absurd. Wierzę w Ducha Świętego i święty Kościół powszechny. No tak, musieli to sobie wpisać. Kościół nie jest święty, a wręcz odwrotnie. Te zabawy z dziećmi to jeszcze się biorą z Imperium Rzymskiego. Tak samo jak ta nieomylność papieża, tak jak nieomylność cesarza, cesarstwa. Mnóstwo przejęli z cesarstwa rzymskiego. W końcu tam się zaczynało chrześcijaństwo, aż nie rozsadzili Imperium Rzymskiego od środka, które upadło, jak wiecie, na początku V wieku, tak? Tak. Grzechów odpuszczanie. No to już mówiliśmy. Nie ma żadnego odpuszczania grzechów przez Boga. Ciała zmartwychwstanie. Nie będzie żadnego zmartwychwstania ani sądu ostatecznego. To wszystko są bzdury kompletne. Ciała zmartwychwstanie, chyba że w tym znaczeniu, że rodzimy się ponownie, ale to nie jest zmartwychwstanie ciała, po prostu umieramy to ciało albo decydujemy, żeby nasi bliscy spopielili albo nas pochowali i wskakujemy, rodzimy się w nowe ciałko i zaczynamy kolejne życia. Jakkolwiek sobie zasłużyliśmy, tak sobie wybieramy przyszłą matkę ojca na swoje podobieństwo. Tak samo kraj, decydujemy w jakim kraju chcemy się urodzić i jakie będziemy mieli życie, czy się urodzimy w prostej rodzinie, czy w inteligentnej, jaki będziemy mieli ten start życiowy, uroda, czy będziemy brzydcy, czy przystojni, czy ładni jako dziewczyny. To wszystko jest konsekwencją poprzednich żyć, także nie ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. A tak, tutaj oczywiście jest żywot wieczny w tym sensie, bo rodzimy się i rodzimy ponownie, a jak już tutaj wejdziemy na najwyższy szczebel tej drabiny ewolucji duchowej, to już się urodzimy na innej planecie. To chyba by było tyle na dzisiaj. Tak, te modlitwy później będziemy jeszcze dokładniej analizować. Przypominam na koniec jeszcze raz, przyszły czwartek, 7 maja, Kielce, godzina 19, hotel kongresowy. Natomiast piątek, 8 marca, Dzień Kobiet, gdzieś w obrębie Plantów, godzina 18. Proszę pisać do mnie. O, książki spadły, czyli chcą być pewnie, może ktoś je nabędzie. Dotychczas ukazało się, jak już mówiłem, 5 tomów. Dla tych, którzy pierwszy raz słuchają, tom pierwszy, co mówią zmarli, tom drugi, jak umierał Bóg, niezwykle ciekawy, czyli to, co apostołowie, jak naprawdę wyglądało ich życie z Jezusem, bo to są dyktowania apostołów, uczniów. Tom trzeci,
Era kobiet, czyli ten bestseller z tych 5 tomów na 8 marca idealny. Prezent, tom 4 Gwiazdy kina i tom 5 Wielcy Polacy. Jeżeli chciałby dedykację dla kogoś, czy po prostu wpis, proszę dawać znać przy zamówieniach książek na Allegro, że poproszę o dedykację dla tej i dla tej osoby, ewentualnie żeby podpisać te książki i dla kogo ta dedykacja i tak dalej. Można zamawiać oczywiście też bezpośrednio u mnie lub mailem za pobraniem. Wiele osób woli przesyłkę pobraniową, czyli płatne u listonosza. To samo z zagranicy, proszę zgłaszać się też do mnie telefonicznie, ewentualnie mailem. Robert@newrealitybooks.com. Wszystkie informacje są na Facebooku. Może uda mi się tutaj pokazać stronę Facebooka, moją osobistą. Ja już mam tam limit 5000, więc proszę na tą drugą, Robert Aleksander Gajdziński, tą jakby stronę oficjalną, proszę tam klikać, jeżeli chcecie mieć te wszystkie najnowsze informacje. Oczywiście te spotkania też będą na Facebooku. Zapraszam do czytania dyktowań, czyli na stronę Facebooka Dyktowania Ludzi w Duchu oraz New Reality Books. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam już w najbliższy wtorek na czytanie dyktowań, a będziemy czytać dyktowanie Jezusa Boga. A skoro o Jezusie Boga, to jeszcze zdradzę Wam pewną drobną tajemnicę na koniec. W maju planuję spotkanie w kościele. Przed ołtarzem będę chciał wygłosić kazanie, chociaż to takie fatalne słowo, kazanie. Ja nic nie mam zamiaru nikomu kazać, ja tylko przedstawiam. Każdy powinien sam zdecydować, w co chce wierzyć. Ja tylko udostępniam to, co ludzie w duchu, czyli ci, którzy już, jak to my nazywamy, są po tamtej stronie, o czym się dowiedzieli, o czym się przekonali. Podnosi się ta ciężka, straszna zasłona niewiedzy, tego przeinaczenia, przekręcenia prawdy Bożej i dopiero teraz przez te dyktowania dzieci Boże będą znały prawdę, jak naprawdę jest po tamtej stronie. Także będę miał spotkanie z chętnymi, którzy przyjdą w maju w kościele. Nie będę zdradzał oczywiście żadnych szczegółów, ale mam zaprzyjaźnionych księży, studiowałem na katolickiej uczelni, którzy skłaniają się też do tych dyktowań. Jeden, może to stoi w sprzeczności oczywiście z naukami Kościoła, ale jeden z księży powiedział mi takie znamienne słowa: o ile to byłoby nam przyjemniej głosić tę prawdę Bożą zawartą w tych dyktowaniach, o ile by było przyjemniej, gdybyśmy mogli zawierać związki małżeńskie. Co w tym złego, dlaczego to zostało? Oczywiście to temat innego programu, bo głównie to była przyczyna praktyczna, bo kiedyś rzeczywiście księża zakładali rodziny, ale Kościół tracił majątki, bo przechodziły na dzieci i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj w dużym stopniu względy praktyczne, tracenie majątków przez Kościół, także zakazano księżom łączyć się z kobietami w związki. Także ten właśnie ksiądz mówił, że rzeczywiście byłoby to łatwiej pouczać dzieci Boże według tych prawd, według tej prawdziwej, nieprzekręconej prawdy Bożej. I takie, no, kazanie, na razie to nazwę, chociaż to póki nie wymyślę innego lepszego słowa, właśnie chciałbym na tym spotkaniu z Wami wygłosić. To już wkrótce, ale nie podaję żadnych szczegółów. To się będzie rozchodzić pewnie marketingiem tak zwanym szeptanym. Mam nadzieję, że przyjdziecie
zobaczyć. W każdym razie już w maju w kościele przed ołtarzem. Dziękuję wszystkim bardzo za uwagę i tak jak mówiłem, na wtorkową audycję zapraszam, gdzie będziemy czytać dyktowanie naszych rodziców duchowych Jezusa Boga. Do usłyszenia, do miłego.